Była piękna atmosfera, nasze kibice i kibice zrobili piękną atmosferę. Wiem, że to jest taka mała hala, sala gimnastyczna, ale była pięknie wspomniana z kibicami, którzy kochają koszykówkę i myślę, że daliśmy im bardzo fajne widowisko dzisiaj. Gratulacje za Stelmet, za walkę, za tę pierwszą kwartę, którą wygrali są bardzo, bardzo, grali bardzo, bardzo dobrze w obronie, byli skuteczni w ataku, ale myślę, że druga, trzecia i czwarta kwarta były nasze i nasi zawodnicy pokazali, że tutaj w Ostrowiu tylko jeden jest faworyt, znaczy stał. Bardzo ważna wygrana dla nas, bo daje nam szansę za wytrzymanie pozycje w tych top 4. Zobaczymy, czy w końcu uda nam się złapać tą drugą pozycję. Jeżeli wygramy te następne mecze, myślę, że mamy szansę. Dziękuję bardzo. To, że chciałem o końcówkę zapytać, bo następny was dogonił i wyszedł na prowadzenie. Aha, co tak? Właściwie w tej samej końcówce decydowało? Więcej sił pański zespół zachował, bo Kelatiego czy Krycaniuka już nie mógł Stelmet w ogóle wykorzystać? Tak, my też nie mieliśmy Lapetu i my też mieliśmy zawodniki, którzy byli na parkiecie więcej niż 10 minut po rządu. Także nie mogę powiedzieć, że byliśmy świeżi więcej niż oni, ale myślę, że w końcu chcieliśmy wygrać więcej niż oni, bo obrona była bardzo, bardzo efektywna. Taki switch robiliśmy i nie dawaliśmy im takie otwarte pozycje za rzut, który chcieli. Na przykład Dzikiewicius albo Koszarek. Zatrzymaliśmy ten pick and roll, short roll Dragicewicza, a i nasi zawodnicy w ataku byli tak skuteczni, że myślę, że Stelmet nie miał szans. Pojawiła się szansa w końcu, żeby spróbowaliśmy wygrać ponad 12 punktami, ale nie udało się i nie chcieliśmy ryzykować do końca, bo chcieliśmy wytrzymać pewną wygraną. Zaskoczył, bo szybko nam uciekli tam na 10-12 punktów. Tak, myślę, że byli skuteczni, to powiedziałem na początku. Myślę, że byli skuteczni, myślę, że byli bardzo agresywni w obronie. My trochę wolnie ruszaliśmy się po boisku i myślę, że to była główna przyczyna. Po pierwsze, chcę pogratulować moim kolegom i sztabowi trenerskiemu. Duże podziękowania także dla kibiców. Tutaj była świetna atmosfera, znakomicie się gra dla tych kibiców. Nasz zespół pokazał świetną koszykówkę, szczególnie w drugiej połowie. Wtedy doskonale broniliśmy. Właśnie to musimy utrzymać, musimy iść tą drogą. Musi też być odpowiedni poziom energii i zaangażowania. Stelmet jest na pewno świetnym zespołem, jednym z najlepszych w tej lidze. Zawsze więc ciężko się z nimi gra. To jest dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Tak jak powiedział trener, teraz do końca możemy walczyć o drugie miejsce. Wszystko jest możliwe. Jeszcze raz gratuluję kolegom z zespołu i trenerom. Teraz myślimy o kolejnych meczach. Chcemy wygrać wszystko do samego końca. Gratulacje dla Ostrowa. Wywalczyli to zwycięstwo. My zaczęliśmy bardzo dobry mecz. Niestety już początek drugiej kwarty nie był taki, jaki chcieliśmy. Zatrzymaliśmy przewagę do przerwy. W trzeciej kwarcie za dużo takich dokładnych decyzji podjęliśmy. Zrobili przewagę. Zagraliśmy bardzo dobrze w obronie. Na początku czwartej kwarty weszliśmy na prowadzenie. I wtedy znów się powtórzyło parę takich błędów, których nie powinniśmy popełnić. Oni nam odskoczyli i w końcówce po prostu trzymaliśmy wynik, że przegraliśmy mniej niż wygrali. Tak jak trener wspomniał już, no, druga połowa słaba w naszym wykonaniu. W pierwszej jeszcze kontrolowaliśmy poczynania na parkiecie. Dobrze kontrolowaliśmy naszą grę, a w drugiej troszeczkę się pogubiliśmy, za dużo strat popełnialiśmy. Poszliśmy na wymianę szybkich akcji i to po prostu się dla nas źle skończyło. Tak jak to było widać w końcówce, już walczyliśmy, żeby ta przewaga była jak najmniejsza. I dzisiaj schodzimy przegranie i gratulujemy drużynie z Ostrowa.